Siemanko, tutaj Daria i witam was na kanale Darliwka w kolejnym odcinku Kto lepiej mnie zna? Z serii Kto lepiej mnie zna, ale tym razem nie będziemy sprawdzać kto lepiej mnie zna, dlatego że taki odcinek już był. Jeżeli nie widzieliście, to koniecznie musicie go zobaczyć. Oliwka przegrała tylko jednym małym punktem, ale Dawid oddał jej wygraną, więc naprawdę dużo rzeczy tam się działo. Dzisiaj sprawdzimy kto lepiej zna Oliwkę, mama czy tata, czyli ja kontra Dawid. Jeśli odcinek się wam spodoba, to nie zapomnijcie zostawić łapek w górę i subskrypcji. Lecę teraz układać pytania, słuchajcie, dotyczące Oliwki, tak żebyśmy mogli z Dawidem odpowiadać. Tylko, czy to nie będzie małe oszustwo, bo jeżeli ja ułożę pytania, no to ja na pewno będę znała na nie odpowiedzi. Nie wiem, czy nie powinniśmy z Dawidem sobie zadawać tych pytań wzajemnie, wiecie, raz ja, raz on i Oliwka po środku siedząc będzie wybierała poprawną odpowiedź. Chyba że zrobię takie ogólne. No sama jeszcze nie wiem jak to będzie wyglądało, ale zaraz zapraszamy was na darliwkowy teleturniej. W sumie to oliwkowy turniej dzisiaj. Kto lepiej zna Oliwkę? No i wy w komentarzach też możecie odpowiadać na pytania, tak jak wtedy na tamtym odcinku, i zobaczymy czy znacie Oliwkę czy nie. Okej, ja biorę się już do pracy z pytaniami i powiem wam, że gdybyście tutaj byli i gdybyście pomagali mi układać te pytania, to byłoby mi dużo łatwiej, ale muszę poradzić sobie sama. Trzymajcie kciuki. Mam pierwsze pytanie. Czy gdyby Oliwka mogła, zmieniłaby swoje imię? Teraz zastanawiam się nad drugim i chcę tutaj zrobić taką totalną mieszankę. Teraz zrobimy sobie coś kontra coś i ja wybrałam akurat Pet Shopy kontra Barbie. I powiem wam, że no ja jestem po jednej stronie zdecydowanie, ale czy to okaże się prawdą? Kolejne pytanie to będzie barszcz biały czy spaghetti? I powiem wam, że ja mam tutaj utrudnione zadanie, bo muszę układać pytania, których sama do końca nie jestem pewna odpowiedzi, bo jak gdybym tutaj zapisała takie pewniaki, no to by była, no byłoby oszukistwo, ja bym była oszukistą, a nie jestem oszukistą, więc muszę zadawać takie, żebyśmy mieli z Dawidem wyrównane szanse. No i Oliwka jest fanką i barszczu i spaghetti, więc ja nie wiem totalnie. Rozpędziłam się trochę, mam już 6 pytań i w sumie to pytania takie nie są, tylko bardziej właśnie to czy to, i myślę, że to bardziej się sprawdzi tutaj w tym naszym oliwkowym teleturnieju. Musicie mi teraz powiedzieć, bo ja nie wiem czy to będzie oszukistwo, ale ja myślę, że Dawid powinien wiedzieć takie rzeczy. No ja znam odpowiedź na to pytanie. Jaką lekturę ostatnio omawiała Oliwka? No mówiliśmy o tym głośno w domu, ta lektura leży też na biurku, więc to nie będzie chyba oszukistwo, jeżeli zadam takie pytanie, no nie? Jestem bardzo ciekawa, czy obejdzie się dzisiaj bez kłótni, jakichś nieporozumień. No my z Dawidem się nie poobrażamy na siebie, raczej jak ktoś wygra albo przegra. Ale właśnie! Co z tą wygraną? Musimy sobie ustalić jakąś wygraną. Dla zwycięzcy nagrodę oczywiście. Rozpędziłam się, słuchajcie. Mamy już 17 pytań, więc mam nadzieję, że zostaniecie z nami do końca i również sprawdzicie się, czy znacie naszą Oliwkę. Ostatnio mi weszło do głowy, w ogóle nagrałam TikToka Sanach dla żabki, zrobiła taką jakby chyba kampanię, reklamy, coś, i ona tam śpiewa takie ananas, szynka, mozzarella, papryka. I to jest masakra, bo mi to nie chce wyjść z głowy, ludzie! Co tam, Stasiu? Co? O, Stanisław znalazł złotą moc Milka Secret Boxów, bo właśnie Stasiu bawi się figurkami, rozkłada wszystkie po prostu z tej ostatniej serii, no a ja nadal myślę. Pytanie numer 20 jest takie, że ja nawet totalnie nie znam na nie odpowiedzi. Wymarzony prezent pod choinkę. I ja nie wiem, bo Oliwka, no chciałaby dostać bardzo dużo rzeczy, ale taki jej wymarzony, ale słuchajcie, to jest tutaj, jest główka, pracuje po prostu, bo... No, Stasiu? Stasiek, jeszcze więcej tych krów masz? Dobrze. Bo słuchajcie, jak nawet z Dawidem nie trafimy, to my będziemy wiedzieli, co ona chce dostać, wiecie o co chodzi. O, i właśnie przyjechała Oliwka z Dawidem po szkole, w ogóle dzisiaj upiekło jej się, nie mieli kartkówki z angielskiego i ona taka szczęśliwa, bo tak się stresowała mega, a ja stanęłam na pytaniu 22 i może Dawid coś da od siebie? Witamy Oliwię, naszą kochaną. Po szkole. Tak, po szkole, ja już mówiłam właśnie, że wróciłaś i słuchaj, jakie pytanie powinnam tutaj dodać? Masz jakiś pomysł? To ja od razu zapiszę. Kotki czy pieski? Kotki czy pieski, dobra. Czy bym sprzedała Lady za 1000 zł? Dobra. Nie, 600 tysięcy. Czy
No jak za 600 tysięcy? Za 600 tysięcy. Przydałaby. Mamy tutaj jednego nieplanowanego uczestnika, który jest chyba ubrudzony czekoladą. Oliwka teraz robi takie miejsce na punktację, tata i mama. No i będzie nam stawiała punkciki. Wszystkich nas widać, znowu wyglądamy jak sardynki. Proszę, możesz u mnie coś pisać. No i ja będę czytała pytania, Oliwka będzie pisała punkty, Dawid u siebie pisze, ja u siebie i zaczynamy. Przerwa techniczna. Zaczynamy pierwsze pytanie. Czy gdyby Oliwka mogła zmienić imię, to by to zrobiła? No, mamy już swoje odpowiedzi. Tak. 3, 4, tak. Nie. Nie? Nie. A zawsze mówiłaś, tak. Że tak, zawsze mówiłaś, dobra. Żartuję, tak. Tak czy nie w końcu? Tak. No to mamy po jednym punkcie z tatą. To napisałeś. Tak. Tak, dobra. Kolejne pytanie, moi drodzy. Pet shopy kontra Barbie. Ja już gotowa ze swoją odpowiedzią. No. To i to lubię. Ale jedno nie, musi być wybrane. Jedno. 3, 4, tak. Pet shopy. Pet shopy, tak. Tak. Ja tak. I co? Po jednym punkcie mamy? Dobra. Barszcz biały czy spaghetti? I tu jest, ja wam powiem, że ja mam nawet mama, problem, bo ja to wiem. A ja nie. Kupiecie, a Kasia, no ślicznie napisałeś. Ja w ogóle nie lubię gobę i taką mam. Ja już mogę powiedzieć. No dobra, ja wybrałam spaghetti. Mama, ma po punkcie. Prowadzę, słuchajcie. No ślicznie, Stasiu, pięknie. Dobra, teraz mamy pytanie numer 4. Wojan czy Palion? Ja gotowa z odpowiedzią. No nie, nie mogę tego wybrać. No jeden, po prostu jeden. Musisz wybrać, Oliwka. No, ja już wiem. Ja biorę Wojan. To zastanów się, Oliwka, ja mam szybką przerwę techniczną, bo widzę, że zaraz rozładuje się bateria. Czas na werdykt, czy mamy po punkcie, czy nie? Mamy. Za Wojana mamy. Dobra, pytanie numer 5. Minecraft czy Roblox? O nie. Co, Oliwia sama nie wie? Dobra, ja już mam odpowiedź, ty też? Ja Roblox. Wybrałam Minecrafta. No nie mam odpowiedzi. Nie, każdy dostaje po punkcie, bo to i to lubię. No dobra, no jak to i to, no to... Pytanie numer 6. Góry czy morze? Ja mam fajniej, bo ja mogę zaznaczać, nie muszę pisać, a Dawid musi tam notować sobie. Ja wybrałam morze. 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 Po jednym punkcie mamy, ale pamiętajcie, że ja prowadzę nadal jednym punktem. Prawda. Ulubiony przedmiot w szkole, Oliwki. No i teraz już muszę zapisać. Dobra, zapisałam. Masz odpowiedź? Muzyka. Plastyka. Plastyka? Tak. Czy ktoś prowadzi o 2 punkty i czy to jestem ja? Tak. Ej, właśnie, stop, zróbmy przerwę techniczną, porozmawiamy o nagrodzie. Stasiu, teraz nie przeszkadzaj, bo tutaj są poważne dyskusje o nagrodzie. Dobra, słuchajcie, Dawid wymyślił coś takiego, że przegrany zabiera wygranego na randkę i ten wygrany będzie wybierał sobie gdzie i z tego możemy też nagrać odcinek, tak? Że randka w ciemno, tajemnicza randka, coś tam wymyślimy. Dobra, więc ja się na to zgadzam, okej. I przypominam, że prowadzę 2 punktami, więc to ja będę zabrana na moją wymarzoną randkę. Lecimy dalej. Pushin czy Squishmallows? Ja już zaznaczyłam. No podglądaj. Ja. No to co? 3, 4? Pushin. Pushin. Dobra, to było łatwe. I kolejne też będzie w sumie łatwe, bo pytanie numer 9 to miasto czy wieś? Wieś? Wieś. Tak. Oliwka jest fanką, po prostu Oliwka jest naszą małą farmerką, więc tutaj nie było, wiecie. Pytanie numer 10. Gdyby Oliwka mogła mieć kolejne zwierzątko, to byłoby to... Ja tak strzelam, nie to, że jestem pewna, bo ja starałam się układać te pytania tak, żeby nie było, że ja znam odpowiedzi na wszystko, bo nie chciałam być oszukistą tak jak ty. No są dwie rzeczy. No ja strzeliłam w jedno po prostu, no zobaczymy. Jakie? No nie mogę powiedzieć. No dawaj szybko, lecimy, bo pytań jest dużo. Co? Gotowy? Królik. Królik. Nie, a co? Jeszcze jednego? O matko, to mamy po kresce. Albo po X-ie, no dobra. Ale tych pytań jest dużo, dobra. Spodnie czy sukienka? No to też jest łatwe chyba w tym przypadku. Spodnie. Tak? Sukienka. Co? Naprawdę? Co ty gadasz, Oliwia? Jak ty wiecznie w spodniach chodzisz, to jest jakieś dziwne. Dobra, dobra. Daję wam pytanie. No nie, Oliwka. Nie, no, Oliwka, nie, no chodzi o to właśnie, sukienkę. Żeby było tak, jak ty uważasz, jak... No o tobie to jest. Jeżeli wolisz sukienki, no to trzeba jedne zakupy i kupić Oliwce sukienki, bo... Ty sobie stawiasz plusy, żeby nie było oszukaństwa? Ej, ja tak nie robiłam, no dobra. Nie można. Pytanie numer 12. Uwaga. Koło kogo Oliwka siedzi w szkole? Teraz wyjdzie, jak słuchamy ale, swojego dobrze, dziecka. Dobrze, ale ja nie znam imion tych dzieci, bo za dużo tych dzieci tam jest. No ale no to... Mogę wytłumaczyć ci, o koło mi chodzi?
No dobra, no to ty tłumacz, ja mam odpowiedź swoją napisaną. Chodź mi tą dziewczynkę, co mówiłaś, że ją lubisz. Że mama ją lubi. Ale to w ogóle nie jest tłumaczenie, ja tam wszystkie dziewczynki tak? Ja lubię. Nie, ja nie. Wiem. Nie, jest jedna twoja ulubienica. A, no dobra, jest. I siedzisz koło niej teraz. Ja napisałam, że koło Zosi. No i? Nie, koło Igi. Co? No, bo się przysiadła. To nie jest ta, co ja mówię? Nie. Ostatnio mówiłem, że koło... Wiktor jest w pierwszej ławki. Ostatnio mówiłem, że koło Zosi, no dobra. Ale przysiadła się, ona mi mówiła, że koło jakiej Zosi? Koło Wiktorii, Kałużnej. Ale jaja. Pytanie numer 13. Jaką lekturę ostatnio omawiała Oliwka? Ciekawe, kto odrabia z Oliwką lekcje i w ogóle. Jakie może powiedzieć? Skiety. Nie. O krakowskich psach i krakowskich kotach. Kto prowadzi 3 punktami? Ale jeszcze jest ta lektura. Ale to dopiero będziesz omawiała. A jaką lekturę będzie omawiała Oliwka? Wcześniej to było. Co? No ale teraz omawiałaś. No tak, ale teraz o kleparskich tych żulach takich. No to tata minusa, ja jeden punkcik. Dobra, lecimy dalej. Ulubiona pora roku. Ja strzelam w lato. Lato. Czyli mamy po jednym punkcie i lecimy dalej. Numer 15. Matko, ile tych pytań napisałam? Wakacje w hotelu czy w domku letniskowym? Moja odpowiedź to domek letniskowy. W hotelu, bo zawsze... letniskowy. Tak, tylko czemu jak zawsze chcę gdzieś jechać do domu, mówisz, tam żeby była zjeżdżalnia, basen, w hotelu. No ale tam to można sobie jechać, ale do domku... Zawsze ale... ja tak mówię, a ty nie Oliwka właśnie zawsze mówiła, żeby w takim domku, żeby tak wiecie było. Tak, tak. Przepraszam bardzo, czy ktoś prowadzi aż 4 punktami? Czy ktoś kłamie cały czas? Nieprawda, nie. Dobra, lecimy dalej. No. Ulubione jedzenie z McDonald's. Nie, 6! Nie, 4 mam. Mam minusy też, no. Ulubione jedzenie z McDonald's. Moja odpowiedź to... A nie, bo jeszcze Dawid nie napisał, jak ja to powiem, to on to napisze to samo i będzie, że wiecie. Tak. Ja... Toast z serem. Nuggetsy. Yeah. Burger chicken. Okazało się, że nikt nie ma punkta, bo ulubionym jedzeniem Oliwki z McDonalda jest chicken burger, więc... Ale... A w sumie to porówno chyba muszę, bo nie. Wszystko lubię. No nie, ale no nie, najbardziej no nie, wybierasz. Najbardziej. Trudno, no nie mamy punkta. Teraz pytanie numer 17. 24 godziny w sklepie z zabawkami, czy 24 godziny w stajni? I teraz wam powiem, że ja nie wiem, ja jestem skołowana, ale... Ale no zaznaczę to, co uważam po prostu, tak co mi bliżej do głowy podchodzi. I już... Ja wybieram stajnie. Zabawki. Stajnie. Ale... Tato... Leniuchowanie czy aktywne spędzanie czasu? Ja wybieram leniuchowanie. Nie. W to nie uwierzymy, koniec challenge'u jest. Jak Oliwka, bardzo, jesteś takim leniwcem małym. Przecież ty... No ale jak... Jedziemy w góry, ona nie chce chodzić. Ale patrzcie na to. Rano, jak nie wstaję do szkoły, nie? To zawsze pierwsze wstaję. Ale grażyny o 4 rano. To nie jest aktywne, to że wstajesz. Dobra, nieważne, okej. Dobra, mamy minus, no. Dobra, słuchajcie, wiecie co, u mnie były jaja, u Oliwki są jaja, a u Dawida to już będzie kosmos, jak ale nagramy ten co, odcinek. Ale to ty sobie ułożysz pytanie ale wtedy. Ale znowu ja mam rację. Wtedy miałem rację w tamtym odcinku, jak nie widzieliście, to zapraszamy. Nie miałem rację z tym, że trzeba zapisywać. Teraz miałem rację, że Oliwka powinna na te pytania odpowiedzieć wcześniej sama. No to w następnym odcinku będzie to 3 razy sztuka będzie test wiedzy o Dawidzie, czy zna go lepiej Oliwka, czy może ja. Dajcie znać, czy chcecie taki odcinek. A teraz lecimy do kolejnego pytania. Telefon czy komputer? Moja odpowiedź to telefon. Telefon. Po wymarzony prezent pod choinkę. I tu jest to najtrudniejsze pytanie. Bo ja mam dużo typów, ale ja nie naprawdę wiem. Naprawdę nie wiecie. Nie wiem, przysięgam, że nie wiem. Ale zabawka to była napisane, czy zabawka, co pod choinkę? No co wymarzony prezent pod choinkę. No. Zabawka piszesz? Nie musisz pisać, dobra. Możesz powiedzieć. Ja tak strzelam, po prostu mówię bigis. Zwierzaka. Co to jest bigis? Te dmuchane takie pluszaki wielkie, co się robią. Zwierzaka. Żywego zwierzaka po prostu. A ty co? No powiedziałeś, że marzysz o tym od 2 lat, czyli co to jest? Od 3. No to... Lakuś duży. Lakuś z Ikei. Nie, zaliczasz się, kurczę, jeden pod brzydłyty. Dobra. Piżama z Pushinem czy z Grinchem? 3, 4. Pushin. Dobra. Pytanie numer 22. Fanta czy Cola? 3, 4. Fanta. Cola. Dobra, lecimy dalej, szybko.
Teraz są pytania już od Oliwki. Kotki czy pieski? 3, 4, pieski. Nie. Yeah. Kotki? Nie. Mówię, je! Yeah. A, je, yeah, dobra. Kolejne pytanie od Oliwki24. Czy Oliwka oddałaby diamentowy przycisk YouTube'a, gdybyśmy taki mieli za 2 miliony złotych? Tak. Tak. Ale nie, to nie, ja tak nie powiedziałam. Ale czy oddała? Ja powiedziałam, czy bym oddała za... No zapisałam, przecież jest to nagrane. Za 2 miliony. Czy oddałaby diamentowy przycisk za 2 miliony? No tak jest napisane. No, no to ja mówię, że oddałabyś. Nie. Nie wiem, ale ja uważam, że zależy w jakim wieku na pewno, bo 2 miliony złotych, ludzie, to jest bardzo dużo pieniążków. No ale dobra, no nie trafiliśmy. Pytanie przedostatnie, moi drodzy. Czy sprzedałaby Lady za 600 tysięcy? Nie. Ty też napisałeś, no, nie. Że nie? Dobra. I ostatnie. Czy Oliwka lubi brzoskwinie? Tak. Ściągnęła za mnie, wiesz o tym? Tak, no ale przydać. Nieprawda. Tak, widziałem jak kukała. I zrobisz takie zbliżenie potem, dobra? Liczymy punkty. Dobra, słuchajcie, zaraz wracamy do was z wynikiem, ale po co? Po co? No, halo? Halo? 15 mam, Oliwka. Halo? Halo? Proszę uścisnąć 14 dłoń. Masz. O Jezus! Dłoń wygranego. No Dawid! Drugi raz! Nie rób mi tak, no! Jezus. Ja nie wiem, czy jak sobie z tą na randkę. To jest szufla. Bez sensu. Może wybiorę sobie nagrodę po prostu jak. Tutaj macie, bo poczekaj, Oliwka. No, szufla, tam na składzie węgiel kładzie. Dobrze, słuchajcie, no taką przewagę wygrałam. Ej, a może da. Mam pomysł! Mam pomysł! To wy, widzowie, zdecydujecie, gdzie dziad ma mnie zabrać na randkę. Co wy o tym sądzicie? Ja przypnę w komentarzu na górze. Gdzie dziad ma mnie zabrać na randkę? I z tych pomysłów, które wy napiszecie, wybierze sobie dziad. Wybierze sobie dziad i będzie musiał mnie tam zabrać! Wybierzcie dobrze, kochani, widzowie, żebym miała piękną, cudowną randkę. Więc Oliwka, bardzo ci dziękujemy za teleturniej oliwkowy. Zróbmy muzyczkę taką na koniec jak w teleturnieju, no. 3, 4. Tararara. No wszyscy, no 3, 4. Tararara. Dawid, ty też! I teraz jak to w zwyczaju u nas bywa, na koniec odcinka otwieramy sobie paczuszki od was. I co my tutaj co mamy? I to są chyba jakieś pojemniczki, na przykład na biurko, na kredki, można sobie to złożyć. I nawet tutaj, zobaczcie, chyba jest coś do włożenia do tych pojemniczków. Tylko co to jest? Mamy torebkę, mamy ołówek z Disneya, temperówka. A to jest temperówka! To jest temperówka, ta... Ej, to jest... To są gumki. Myślisz? A może... No ja nie wiem, jak to jest. Brac! Ale to jest super! Wygląda to naprawdę mega. I tutaj mamy chyba notesik i jest długopis. Jesz, ej, no słuchajcie, ktoś nam po prostu wysłał mnóstwo rzeczy takich fajnych, które możemy włożyć do tych pojemniczków. Jest też li... Ale jaka wypasiona! No, Oliwka! Ja zbierałam karteczki, nie wiem czy wyostrzy, zobaczcie, ja zbierałam karteczki z Winxa, jak byłam mała. I z Witcha, i z Winxa, z wszystkiego. O nie! No nie wierzę po prostu. High School Musical. Ja, to był po prostu ulubiony film mój z takich młodzieżowych lat. Oliwka, ty to nie wiesz, o co chodzi. Flamaster czy coś takiego? Zestaw szkolny Barbie. No ty, Oliwia, normalnie masz drugą wyprawkę dzisiaj do szkoły. Słuchajcie, mamy list. Hej, mam na imię Amelka, mam 14 lat, chodzę do klasy 5, to jest moja druga paczka do was. Byłoby fajnie was spotkać, czy będziecie w Bydgoszczy? Może latem się uda, planowaliśmy w te wakacje jechać do Bydgoszczy, ale jakoś nam się to rozminęło. I słuchajcie, mamy tutaj zdjęcie Amelki i było napisane, że możemy je pokazać. Więc Amelka, bardzo, bardzo ci dziękujemy za te superowe niespodzianki. Niespodzianka dla Darii, niespodzianka dla Oliwki. I zobaczcie, jeszcze mamy jaki super zeszyt. O, w jedną linię, Oliwka. Dostałam się do mojej niespodzianki i słuchajcie, jest tutaj ta czarna karteczka do wzorków. Jest karta LOL Supra. O, zobaczcie. Stuka boka. Teraz będzie widać. Super, mega to wygląda. Oliwka, też masz karty? O, ja mam jeszcze coś takiego. I mam więcej kart LOL Surprise. Tu mam jakąś...
Ej, naklejeczka z plecakiem z Toki Boki. I w parce jeszcze na końcu znalazłam taką nakładkę na ołówek ze Scooby-Doo, która jest również temperówką. I był jeszcze jeden surprise, zobaczcie, coś takiego fajnego, złotego, jakby gumka czy coś takiego. Naklejeczki z Moji Popsików i jeszcze jedna karta z LOL Surprise. Amelcia, bardzo, bardzo dziękujemy Ci za te wspaniałe prezenty. Wysyłamy oczywiście serduszko i pozdrawiamy z całego serducha. No i Wam, kochani widzowie, bardzo dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że test wiedzy o Oliwce Wam się spodobał. Dziękujemy za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Pa! Pa!